Kiedy zaczynałem przygotowanie do tego odcinka, myślałem, że będzie krótszy niż ostatnie, no ale niestety się nie udało, jest tego nawet więcej. A drugą ciekawostką jest to, że jeszcze żadnego z tej serii odcinków nie nagrałem w domu. To już ciekawe. Tak czy siak, witam was tutaj, cześć, Czarny Zwąż i zapraszam was na kolejny skrót newsów z tygodnia z warszawskiego transportu publicznego, no i ogólnie z całej Warszawy. Jest tego dużo, naprawdę. Najpierw zacznę od takiej jednej mojej sprawy. Jeżeli ktoś się zastanawia, czemu przez ostatni tydzień nic nie było, poza tą serią, jest to związane z tym, iż przechodzę na nowy program do montowania filmów, bo na starym nie działają ujęcia z mojego nowego urządzenia i to chwilę trwa, aż go się nauczę i no niestety. Także dopóki się nie pojawi nowy odcinek z metra, z winnicy, no i z wszystkich odcinków, no to niestety, przepraszam bardzo, ale mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się już pójść z tym do przodu. Tak czy siak, przechodzimy do metra. A mianowicie w metrze jest... po pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest to... Nie, za windy za chwilę. Iż taracze już idą dalej. A mianowicie Maria ruszyła. Tak, ona ruszyła w piątek albo w czwartek, nie pamiętam dokładnie, ale ruszyła już trochę kopię. Na stronie nie mamy żadnych informacji, no cóż. Nie zawsze to wszystko jest aktualne aż tak. Może po prostu był pierwszy rozruch, a ruszy na dniach. Też taka jest możliwość. No a na teraz już tam siedzi, ma prace serwisowe i tak to wygląda. Dalej pojawiła się nowa zakładka, a mianowicie taracze na odcinku zachodnim, czyli na Bemowie z Powstańców Śląskich. No i tutaj mamy ciekawe to podzielone, bo pierwszy raz jest coś nowego, a mianowicie od komory startowej do Powstańców Śląskich, tak, bo tam jest najkrótszy odcinek, z tego co pamiętam, to jest 137 metrów, jeżeli się mylę, to napiszcie mi w komentarzach. Będzie odcinek kopany pod skrzyżowaniem, tym, na którym teraz jest lądo tymczasowe i tramwaje jeżdżą inaczej, i tam są kopane na środku przejścia podziemne dla pieszych. Później jest długi odcinek do stacji Urlichów i od razu Księcia Janusza. Tak, na tym długim odcinku między stacją Powstańców Śląskich a Urlichów jest oczywiście wentylatarnia szlakowa, która już zresztą była przekładana z jednej na drugą stronę ulicy, w sensie przejazd drogowy, także tak to wygląda. Tutaj tarcze na dniach zaczną pracować, prawdopodobnie to będzie Elżbieta, z tego co mi się wydaje, a później Krystyna, miesiąc później, kiedy dotrze na Powstańców Śląskich, już Elżbieta ruszy. Zobaczymy, jak to będzie. No tak czy siak, na pewno jest ciekawe. Drugą informacją od metra jest oczywiście dziękujemy za udział w pierwszym etapie konkursu Nazwij Pociągi. Teraz komisja tam wybiera 5 najlepszych i jeden będzie jeszcze od Skody na nazwę tego właśnie nowego pociągu i później z tych właśnie 6 opcji warszawiacy, wszyscy warszawiacy będą głosowali od 10 do 23 sierpnia na nową nazwę, na nowe pociągi metra warszawskiego. Jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądać. A nagroda jest, nie wiem czy to jest najwyższych lotów nagroda, ale nagrodą za udział w tym konkursie i za wygranie jest oczywiście pakiet gadżetów, no wiadomo, dyplom, no i przejazd pierwszym nowym pociągiem właśnie z tą nazwą, także to będzie naprawdę ciekawe. Poza tym zapisanie się w historii metra warszawskiego z nową nazwą, to też jest wiadomo. No, ale konkurs już na razie się skończył i póki co będziemy mogli głosować na nowe 6 opcji, ale to dopiero od 10 do 23 sierpnia. Dobrze, przechodzimy teraz do CTM-u, a właściwie do WTP. Tu jest dużo tych zmian, więc będę miał szybko po nich chodzić. Po pierwsze, awarie wind na stacjach metra, czyli to co zawsze mówimy. Na Racławickiej cały czas nie działa winda południowo-zachodnia, poziom minus 1,0. I nowa winda na stacji Imienin, dźwig południowy na peron. Peronowy. Tego na Imienin to już dawno nie pamiętam, żeby coś się zepsuło, zwłaszcza winda, więc to jakaś na pewno odmiana, jakkolwiek. Awarie wind jest jakąś odmianą. Dalej, zmiany komunikacji jest dużo, bo w Warszawie się dużo dzieje, a mnie tam nie ma. No tak, pierwsze co to jest naprawa nawierzchni na pętli autobusowej na metro Młociny. No tutaj po prostu są zmiany przystankowe, różne autobusy parkują w różnych, po prostu innych miejscach niż zazwyczaj. Tutaj jest dosyć dużo tych zmian, to jest aż do 29 sierpnia od 22 lipca. Także no, będzie się po prostu jeszcze zmieniać przez najbliższe jeszcze parę dni. Wiem, że to jest trochę spóźniona informacja, ale tak czy siak. Dalej, zawieszenie kursowania linii L1 i L3 w niedzielę i święta. Ten zakaz, w sensie to będzie obowiązywać w dniach od 26 sierpnia do 30 września i później jeszcze 15 września tak samo będzie to wyglądać. Także taka tutaj drobna
zmiana w Leszno Wola. Dalej, przywrócenie ruchu na ulicy Skarba z Gór. No to tutaj macie informację, wróciły na przywrócone stałe trasy linii E9, 160, 204, 527 i N11. Także tak to wygląda. Idziemy dalej i mamy zakończenie przebudowy ulicy Gudyczewskiej. Od dnia 27.07 od około godziny 4 przywrócony zostanie ruch na obydwu jezdniach ulicy pomiędzy ulicą Młynarską i ulicą Płocką. Tam była przebudowa, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, no cuda na gwoździu. Słowem, to co każdy chciałby pieszy i rowerzysta zobaczyć, czyli nowe chodniki, no i nowa jezdnia, wiadomo, no. Tak, tam było budowane to w międzyczasie, jak było też metro robione. No i tutaj zostanie przywrócona trasa podstawowa linii N42. Idziemy dalej. No i tu jest duża zmiana, mianowicie wyłączenie ruchu tramwajowego na Brudnie. Dlaczego duża? Bo tutaj macie mapkę, powinna się teraz wyświetlić. Są dwie zmiany. Po pierwsze są zmiany dla linii Z1, 11, 1, 17, 25, 3, 4, 41. Głównie dla linii Z1, bo ona się pojawia. No i tak, linia 1 będzie obsługiwać w dwóch wariantach. Albo będzie dojeżdżać do przystanku tramwajowego Pobożańska i tam zawracać. Po prostu będą dwukabinowe tramwaje Jazz Duo prawdopodobnie jeździć w tym rejonie, tak jak to się odbywa teraz na Winnicy. I albo, bo to dojeżdżać tam będzie w tygodniu, a w weekendy będą prace tak poprzestawione, iż będzie po prostu dojeżdżać do Ronda Żaba, robić sobie takie dosyć duże kółeczko tam przy Zoo jeszcze i w ogóle duże te tam objazdy. No i tak samo będzie robić linia 3, będzie teraz dojeżdżać do Ratuszowa Zoo, to cały czas. Ale te zmiany będą do 30, jakby coś, sierpnia, o, to długo. Tak, do 30 sierpnia, od 25 aktualnie lipca. No i czwórka będzie do Ronda Żaba i później wracać swoją trasą. 25 i 41 są liniami aktualnie zawieszonymi i Z1 będzie kursować od Ronda Żaba dalej do Żerań Wschodni przez Annopol, tak jak jeździły ogólnie tramwaje. I dlaczego to się dzieje? Ponieważ metro Brudno, tam idą prace już dalej i linia tramwajowa jest przestawiona z powrotem, tak jak jechała prosto, jak w twarz strzelił i będzie po prostu teraz jechać prosto, a nie robić te dzikie zwęże i zygzaki. To się już zmieniło, tak to nie będzie wyglądać. Dobra zmiana, sądzę, że według mnie. No oczywiście utrudnienia zawsze są, ale dobrze, że wakacje. Prace na ulicy Jana Pawła II, ciąg dalszy, tam cały czas są zmiany, iż autobusy linii 109, 160 będą różnie jeździć, tam zatrzymywać się. No macie tutaj mniej więcej to opisane tam, jak to wygląda, tak. No oczywiście to na temat Jana Pawła będziemy mieli specjalny odcinek z nowymi ujęciami. Będę je nagrywać prawdopodobnie w środę, wtorek, poniedziałek, bo później znowu wyjeżdżam, więc tak to wygląda. Dalej, tramwaje wracają na ulicę Połczyńską i Powstańców Śląskich. To jest dobra nowina, czyli na metro Powstańców Śląskich. Tramwaje, już tak jak mówiłem, będą teraz jechać zigzagiem dookoła tego właśnie ronda, a na środku będą budowane przejścia podziemne dla przyszłych pasażerów właśnie metra, którzy będą przesiadać się z tramwajów do metra albo na odwrót. Oczywiście tam będzie taki jeden wielki mega węzeł podziemny, będzie to wyglądać trochę jak na Dworcu Wileńskim, iż będą z każdej prawie strony wyjścia na perony i tak dalej, no i tego jest po prostu cała masa. Linia 10, 23 i 26 wracają na swoje standardowe trasy, no i oczywiście linia Z26 będzie zlikwidowana. Dalej, mobilny punkt obsługi pasażerów jest teraz na pętli Wiatraczna i urząd dzielnicy Bilany. Tu macie dalej zmianę, gdzie on tam będzie się pojawiać, bo już tego nie pokazuję, bo to nie będę tego czytać. No i dalej najciekawsze, czyli Wola po nowemu. W końcu są te zmiany, o których już mówiłem z parę miesięcy temu, kiedy byłem na konferencji i mówili właśnie, jak będzie dokładnie wyglądać po otwarciu metra na Księcia Janusza. Ja tam jeszcze nie byłem, jak może zauważyliście. Jak będę, to w końcu nagram ten materiał. I wtedy wróci też kolorowa wizjonosz, bo to do tego momentu jeszcze nie jesteśmy w pełni
zbudzeni. Także tak, czekamy, jak w końcu się tam pojawię, to w końcu to będzie działać. A jeżeli się zastanawiacie, jak będzie to wyglądać, to od 1 sierpnia w TACA będzie nowy całkowicie system. Wszystkie tam autobusy się w okolicy zmienia, no, w większości wszystkie. I jak to wygląda, macie tutaj link do materiałów, który nagrałem już wcześniej i o nim mówiłem. To mniej więcej jest wszystko tak samo, jak opowiedziałem. Z tego, co mi się wydaje, dużo tutaj raczej nie pozmieniali. Dobrze, przechodzimy teraz do tramwajów warszawskich. Nie ma żadnych informacji, więc tu nie będziemy się zamieniać. I do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. To tak, po pierwsze mamy fotodadę na Poniatowskim, na moście Poniatowskim. Aktualnie czekają na zgodę konserwatora, a później będą je postawiać. Dlaczego fotodadę? Nie wiem. Takie tu jest pytanie zadane w artykule. Ja szczerze powiedziawszy... Dobrze, nie będę się po prostu wypowiadać. Znacie moją opinię i idziemy dalej. Myjemy ulice wodą z basenów, to jest ciekawostka. A mianowicie wszystkie ulice właśnie w Warszawie są, w sensie nie wiem czy wszystkie, ale większość jest myta wodą z basenów. Tutaj jak widzimy jest 200 km zostało już umytych właśnie stołecznych ulic. Tym, no bardzo ładnie, cieszymy się oczywiście, wiadomo, że brudne ulice, brudna woda z basenów i brudna ulica to pachnące ścieki, ale tak czy siak sądzę, że to jest dobry pomysł, bo te chlory i tak dalej, teraz możecie się zastanawiać, czemu ulica pachnie chlorem, jakbyście byli ciekawi. To ma teraz wszystko swoje wytłumaczenie. Dalej, przywracamy piękno zabytków w Śródmieściu, to tylko powiem, gdzie to mniej więcej się dzieje. Są przywracane po prostu odnawiane, remontowane i tak dalej. Dwie kamienice przy ulicy Szpitalnej, kamienice dla firm, zabytki na trakcie królewskim, piękno MDM-u, no i takie tam te różne rzeczy oczywiście tutaj zmieniałem. Cieszymy się wszyscy miastem stołecznym Warszawa, że w końcu to będzie wszystko ładnie wyglądać, jak powinno cały czas być, no ale no wiadomo, nie wszystko można robić od początku, tak? Idziemy dalej. No i ostatnia rzecz, czyli realizacja tarczy antykryzysowej. Stan na 24 lipca. Wypłaciliśmy już ponad 814 milionów złotych. Wsparcie dla przedsiębiorców, do tej pory wpłynęło 163 tysiące wniosków, rozpatrzyliśmy ponad 150 tysięcy, no to już się im kończy, czyli blisko 92%, no to całkiem nieźle. No i 1257 w ciągu jednej doby. Idą dalej, no i dochodzimy do infoulice. No i tak, infoulice, tutaj jest bardzo dużo zmian w całej Warszawie, na Wesołej, Marwilskiej i tak dalej, na Wesołej to tam przy trasie S7 budowie. S7, tak mi się wydaje. Także tam jest, tych nie będę mówić, macie link w opisie, jakby coś do ogólnie wszystkich tutaj informacji. Ja tutaj wspomnę, jest tylko wymiana deletacji w Dolinie Służewieckiej, czy tutaj na wiadukcie tutaj, tym, którym się zawsze krokuje, jak się jedzie do Wilanowa. Jakby ktoś wiedział, tak, to jest najlepszy moment, wakacje może jest trochę mniejszy, wydaje mi się. No, tak czy siak, Żeleńskiego tutaj będzie wymiana. No i to będzie etapami od 13 do lipca do 12 września. I to będzie szło etapami, czyli najpierw będzie to lewa jest, prawy pas jest, nie będzie zamknięty, później lewy pas, a na końcu środkowy pas będzie zamknięty. Także tak to wygląda. No, będzie się działo. Co tu dużo mówić? Będzie się działo. Dalej dochodzimy do kolejnej zmiany, mianowicie wahadło na ulicy Potockiej. No tutaj drobna zmiana, po prostu jest wahadło przez jakiś tam krótki okres, bo tam jest remont ulicy. Tak, jezdnia tutaj jest zwężona do połowy szerokości. No i dalej zmiana na ulicy Przyczółkowej. Tutaj wiadomo jest południowa obwodnica Warszawy, o tym też się szykuje materiał. Mam nadzieję, że uda nam się z Sykutem to nagrać, bo południowa obwodnica Warszawy jednak, nie ukrywajmy, to jest duża inwestycja i nawet jeżeli ktoś mieszka na Białołęce, w Śródmieściu czy innych rejonach, odczuje, iż nagle jakieś te samochody zaczęły jechać w inną stronę. Już nie mówiąc o Wilanowie, który w końcu będzie mieć jakąś sensowną drugą dojazd niż Aleja Wilnowska. No i Wawel i obwodnica Warszawy. Wiadomo, że to nie będę się tutaj rozdrabniać. Tak czy siak, tutaj jest po prostu zmiana. Będzie zamknięta jedna jezdnia od 24 lipca do 26. Tutaj w nocy, w weekend będzie się tutaj po prostu działo. No to będą różne zmiany, ale więcej o południowej obwodnicy, tak jak mówiłem, powiem wam w kolejnym materiale specjalnym do tego. No i przechodzimy do ZDM-u, czyli włoska już jest po frezowaniu. Tutaj macie zdjęcia, jak to wygląda. Oczywiście się cieszymy, czyli ładnie wygląda nowa ulica. Wszystko ładnie, pięknie, nowe kolorki.
Jej świeci w oczy białe nawierzchnia, w sensie białe pasy, tak. Tak to zazwyczaj wygląda i jeszcze można sobie ślady zobaczyć, zostawić, jak jest szybko ktoś pojedzie i nie zwróci uwagi na znaki. Dalej, drugi przetarg na dwa ronda na ulicy Kadetów. Tutaj wiadomo, były po prostu dwa bliskie skrzyżowania i dalej jest drugi przetarg, bo w pierwszym się niestety nie udało, ale idziemy dalej oczywiście. Tym razem czekamy na oferty do 3 sierpnia. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, wykonawca będzie miał czas na realizację inwestycji do 15 grudnia tego roku. Czyli dosyć krótko, ale wiadomo, takie inwestycje drogowe, takie stricte małe, one idą szybko. Nie mówię tutaj o przebudowie Jana Pawła czy południowej obwodnicy Warszawy, bo to jest już większe. Dalej, mamy tutaj zmianę na ulicy, pracujemy na wiadukcie przy ulicy Wolskiej i to jeżeli ktoś słyszał o Dworzec Zachodni 2050, te tramwaje wracają na Kasprzaka lub tramwaje się pojawiają na Kasprzaka i proste i tak dalej, to jest właśnie to, a mianowicie będzie tutaj po prostu przebudowa tego wiaduktu, pod którym w przyszłości będą jeździć te tramwaje. To jest długa historia. Tak czy siak jest po prostu tutaj przebudowa tego wiaduktu. Jeden pas jest zwężony z jednej i z drugiej strony, więc pozostaje po jednym pasie w każdą stronę. Także w teorii nieduża zmiana, w praktyce oczywiście się cieszymy, że jest naprawione jeszcze przed przebudową. Bo to niedługo w teorii powinno się rozpocząć, a w praktyce... Dalej, dobre chodniki dla Politechniki już są gotowe, czyli tutaj projekt właśnie obywatelski, projekt z budżetu obywatelskiego. Ja wolę to nazywać cały czas budżet partycypacyjny, jak bardziej mi się to podoba. No i tutaj właśnie studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej chcieli tutaj zrobić ścieżkę dobrą, zaprojektowali ją, zrobili oczywiście. Wszyscy się cieszą. Wzdłuż Alei Armii Ludowej. No, nie będę mówić, dlaczego jest taka nazwa i cały czas się nie pozmieniała. Jak dla mnie może być tak, jak jest, a właściwie po prostu trasa łazienkowska to najlepiej działa. No i to będzie też praca nad całą poprawą chodnika na właśnie wzdłuż trasy łazienkowskiej po dwóch stronach, tam gdzie się jedzie na górze, a droga jest na dole. No wiadomo, tam będzie przebudowa tego w przyszłości dalekiej oczywiście. Sygnalisty na ulicy Kor, jedna nowa, dwie wyremontowane, kolejne w planach, czyli nowe sygnalizacje, ładne przejście dla pieszych, dla rowerzystów, że nie trzeba czekać, on sam wykryje, że tam przyjechałeś, no wiadomo, że teraz to i tak nie trzeba wciskać, ale tak czy siak, jak już kiedyś prawdopodobnie za rok będzie wszystko normalnie, lub wątpię, to tak to będzie wyglądać, chociaż ja bym bardzo sobie życzył, żeby było trochę normalnie i bym normalnie mógł wejść do metra i sobie ponagrywać, co chciałbym. Ale niestety, no, wiemy jak to jest. Dalej, Włochy bez barier i z nową sygnalizacją średnią, czyli właściwie to, co przed chwilą powiedziałem. Będą po prostu nowe przejścia dla pieszych ze ścieżkami rowerowymi, tutaj nie widzę akurat na zdjęcia, ale będą się pojawiać nowe przystanki, remont, bla bla bla. Wszystko nowe, piękne, nowiutkie, aż pachnie nowością, jak tramwaj na winnicę, który tam... idzie. No, tramwaj na winnicy naprawdę chcę szybko zmontować. Mam nadzieję, że się długo pojawi. Ale najpierw metro. Najpierw metro. Dalej, Zielona Francuska. Już wkrótce tutaj są nowe projekty, plany, oczywiście i różne rzeczy. Ulica Francuska będzie teraz zielonym, pięknym miejscem. Mianowicie, tu macie... O, nawet jest rysunek, nie wiem, jak będzie wyglądać. Tak, będą zmiany tych głupich miejsc, pasów i tak dalej, parkingów. Teraz to będzie wszystko pięknie w zielonej trawce. Aż próbuję sobie to wyobrazić, ale jestem w takim rejonie, że teraz patrzę na Giewont, więc trochę inaczej wygląda, co nie? Tak, taka piękna lokalizacja. Tak jak mówiłem, cały czas nie dotarłem do domu. No i dalej dochodzimy do ZTM-u. Nie warszawskiego transportu, ZTM-u. No i tutaj z tego co widzę, bardzo ludziom się podoba pop na kółkach, o którym mówiliśmy wcześniej. Mobilny punkt pasażera odwiedziło już ponad 1500 osób. Ja jeszcze nie miałem okazji, ale naprawdę niedługo zamierzam tam pójść, bo to jest coś, czego jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. A jest to co najmniej ciekawe. Pracujemy pod Warszawą, to oczywiście się też tam zmienia. No i dalej najciekawsza informacja oczywiście z wszystkich, rzecz jasna. 9 milionów złotych na rozwój transportu publicznego. To dosyć dużo pieniędzy. Tyle dostali i tyle wykorzystają w ramach budowy. Dalej.
O, i tutaj ciekawostek, w ramach trzech zadań do połowy 2023 roku, czyli dużo, zostaną opracowane studium rozwoju systemu metra w Warszawie, czyli nowe warianty, gdzie powinno pojechać. Nie wiem, może na przykład znowu wzdłuż Wisły, jak M1, która już ledwo wyrabia. Nie, ja tylko tak sugeruję. Studium techniczne linii M3 wraz ze stacją na Koziej Górce. Studium techniczne budowy multidolnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód. Przydałoby się tam naprawdę coś. Analiza możliwości wariantów połączenia stacji... Powiem to tak. Zanim dokończę, część z was na pewno z takich warszawiaków dobrych, jeżeli chociaż czytała trochę historię Warszawy i budowę metra centrum i Warszawa Śródmieście, będzie wiedzieć, co chodzi. Analiza możliwości wariantów połączenia stacji Centrum M1 z dworcem Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna. Po prostu mistrzostwo, po tylu latach wracałem do tego tematu. I dokumentacja przedprojektowa oraz projekty budowane do stacji Plac Konstytucji oraz Muranów wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. W skrócie, zostało to oddalone na 2023 rok, co daje nam 3 lata niczego. Bo po 3 latach dowiemy się, jak to ma wyglądać. Później jeszcze będą inne projekty. I dopiero tak szczerze mogę powiedzieć, że około 2028, jeżeli wysiądziemy na stacji Plac Konstytucji albo na stacji Muranów, to będzie nieźle. Już nie mam co liczyć o trzeciej linii metra. To akurat powinno trochę szybciej pójść. Ale jak ja to tutaj widzę, to długo idzie, bardzo długo. Dobra, dalej, no i to chyba właściwie tyle. A, no i oczywiście Mazowsze i Wielkie Księstwo Warszawskie, czyli nowa dzielnica, nowe województwo na mapie Polski. Ja powiem wam tyle, nie jestem przeciw ani za. Po pierwsze, ja widzę zalety tutaj dla Warszawy, jeszcze więcej pieniędzy. Jakieś bardziej prestiżowe województwo, wszyscy tylko my i to my Warszawa jesteśmy, nawet osoby, które mieszkają poza Warszawą, czyli na przykład ja. No i cała okolica, to by było naprawdę coś dobrego. Z drugiej strony jednak też na Mazowsze często jeżdżę, w sensie to dalsze i jednak chyba wolę tak, jak to wygląda teraz. Zresztą sami zdecydujcie, jak to wygląda dla was. To byłoby na tyle z dzisiejszego materiału, trwa on ponad 20 minut, co jest co najmniej przegięciem, ale chyba wiecie czemu, no. Po prostu się dużo dzieje w Warszawie. Jeszcze tutaj krótka wzmianka. Na Brudnie jest aktualnie prowadzona ewakuacja, ponieważ podczas budowy metra został znaleziony niewybuch z czasów II wojny światowej. Oczywiście są też działy, no i co dużo mówić. Jeżeli wam się podobało, zostawcie górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. W przyszłości już będzie szybciej to szło. Jeżeli uda mi się w końcu planować ten program do montowania, albo wymyślę szybszy pomysł na montowanie odcinków, bo nie chcę schodzić z jakości ich, a chcę i tak, żeby było pojawiało się szybciej. I tu jest ten problem, jak na przykład się pojawia warszawska polityka raz na kwartał. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!